Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, najwięcej pielgrzymów przybyło na Jasną Górę w 39. pierwszej pielgrzymce archidiecezji krakowskiej, 8,5 tysiąca. Drugie miejsce w tej statystyce zajęła 41. piesza pielgrzymka diecezji radomskiej w 5 kolumnach, 2 z Radomia i po jednej z Opoczna, Starachowic i Skarżyska Kamiennej. Podążało do Częstochowy dokładnie 6027 osób. W tym roku w szczególny sposób podkreślaliśmy prawdę o Duchu Świętym, który jednoczy, mocy Bożego Ducha. To Duch Święty jednoczy nas we wspólnotę wiary. To Duch Święty tworzy Kościół. To Duch Święty tworzy grupy modlitewne, wspólnotowe, a znakiem tego, że to jest prawdziwe działanie Ducha Świętego i ludzie są poddani, to jest jedność. Jedność w grupie, jedność w diecezji, jedność w parafii i zaangażowanie w budowanie jedności Kościoła. Trzecią pod względem liczebności okazała się 308. warszawska pielgrzymka piesza, licząca około 6 tysięcy pielgrzymów. Kolejne miejsca zajęły 39. warszawska pielgrzymka akademicka, 3600 pielgrzymów i 39. piesza pielgrzymka podlaska, 3200 pątników. Od 12 maja do 14 sierpnia, jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, w 182 pieszych pielgrzymkach wędrowało 86 tysięcy osób. W 12 pielgrzymkach biegowych przybyło do Częstochowy 330 biegaczy. Była wśród nich 50-osobowa 8. biegowa pielgrzymka z Radomia. 41. piesza pielgrzymka diecezji radomskiej wędrowała na Jasną Górę 8 dni. Najdłużej, bo 19 dni, szli do Częstochowy pielgrzymi z Helu, Pustkowa i Świnoujścia. Pielgrzymka z Gdyni szła 18 dni.